witam Was serdecznie w kolejnym Motostory. Dzisiaj moim gościem jest lider bardzo znanego zespołu rozrywkowego. Myślę, że nasze mamy, chociaż my też pamiętamy, Papa Dance. Dzisiaj Paweł Stasiak dla nas. Witam serdecznie. Dzisiaj Papa D, bo Papa Dance już troszkę skróciliśmy. Fajnie powiedziałeś, że zespół rozrywkowy. Rozrywkowy mi się kojarzy z przyjemną muzyką, do której się tańczyło i wszyscy Mona Lizą byłaś mi, tak? Jak najbardziej. My jesteśmy rozrywkowi poza muzyką również, także to jak najbardziej trafne określenie. To miłe. Wszystko się łączy razem. Ale dzisiaj oprócz muzyki będziemy rozmawiali o tym, czym przyjechałeś do nas, bo wszyscy się przemieszczają. Jakieś są takie czasy, że mamy prawie wszyscy mają samochody, prawda? Pomaga samochód? No chyba jest niezbędny ogólnie, no, jeżeli chodzi o szczególnie naszą pracę. My głównie przemieszczamy się naszym busem, bo jakby to jest taki nasz dom podczas trasy, szczególnie gdzieś tak od maja do końca września, do połowy października, kiedy cały czas jeszcze są koncerty plenerowe, mimo tego, że już jakby pogoda nie jest aż tak świetna, jak to latem bywało, ale cały czas jeździmy i jeździmy tym takim busem. No wiadomo, że musi to być bus większy, bo na... Dzisiaj malutkim, dzisiaj nie busem, dzisiaj malutkim autkiem w pięknym złotym kolorze. Może w związku z tym, że jest zimno, to pozwolimy sobie wejść do środka i zobaczymy, jakie skarby masz. Nie ma problemu, zapraszam bardzo serdecznie. Jesteśmy w środku, w malutkim złotym aucie. W środku nie jest złoty, ale widzę, że jest bardzo dużo sekretów. Może również jakieś złoto znajdziemy. Karty parkingowe, mapy. Zaraz zajrzymy do schowku. Widzę, że tutaj samochód pracuje cały czas razem z tobą. On musi taki być. On jest do tego, żeby właśnie się przemieszczać i pomagać w pracy. Może troszkę zaniedbany, bo tak używany jest rzeczywiście do tego, żeby się przemieszczać. Poza tym jest tak, że no, w związku z naszymi dosyć licznymi podróżami przez cały czas, przez cały rok, używany tylko właściwie po mieście i to tak w przemieszczaniach między załatwieniem jednej a drugiej strony. Widać, że jest używany, bo trochę oberwało mu się, że tak powiem, na drodze. Czy jakieś wypadki większe, mniejsze, czy tylko stuczki? Wypadków nie było. Zazwyczaj są to tylko po prostu albo takie tak zwane niespodzianki, które zastałem na przykład, jak przyszedłem do samochodu, który stał gdzieś na parkingu i okazało się, że no jednak ktoś zbyt blisko podjechał i zostawił swój ślad. Niestety nie zostawiając żadnej informacji na ten temat, bo mi się też to zdarzyło raz, wjeżdżając na parking, gdzieś tam się zagapiłem i zahaczyłem o inny samochód, ale zostawiłem swoją wizytówkę za wycieraczkami, bo stwierdziłem, że no raczej no, to nie są miłe niespodzianki, należy za swoje wyczynki po prostu ponieść konsekwencje. Tak więc spotkałem się później z właścicielem i uregulowałem, że tak powiem, sprawę dotyczącą... Jakiś porządny wypadek miałeś w życiu? Czy nie boisz się jeździć samochodem? Może potem? Czy nie masz żadnych problemów? Traumy? Traumy nie mam. Tym samochodem nie miałem żadnego wypadku takiego odpukać, że tak się mówi, żeby nie wywołać wilka z lasu. Przesądny. No, jak każdy wykonawca muzyki. Czyli prawie pióra nie mogły być nie, tutaj nie, być. Nie ma takiej możliwości, to na pewno nie. Natomiast miałem raz, jechałem samochodem testowym dosyć dużym i przy takiej dosyć nagłej zmianie pogody, na szczęście nie przy dużej prędkości, no dachowałem i znalazłem się gdzieś na Wrowie, ale jechałem wtedy na koncert. Okazało się, że za mną jedzie grupa młodych ludzi, którzy pomogli mi wydostać się z samochodu. Obok okazało się, że jest jakiś ciągnik, który można do tego zaprzęgnąć, żeby... Ale prowadziłeś ten ciągnik? Na przykład też potrafisz jeździć takimi innymi tak dalej, urządzeniami i maszynami? Tak dalej to nie wybiegajmy. Nie, ja też nie wybiegam. Ciągnik Lamborghini to by było coś. Tak, no zawsze chciałem być kierowcą ciężarówki. Zawsze mi imponowało to, że tak wysoko się siedzi, jest ogromna kierownica, którą się przekłada i dwoma rękami trzeba po prostu... Jak mielibyśmy spełniać swoje marzenie, czyli ciężarówka? Ciężarówka zdecydowanie, żadne traktory. A co jest w schowku? Możemy zajrzeć? To jest... Likwiduje piski. Taki dezodorant. No mandat. Dokument opłaty dodatkowej tak zwany. To z wczoraj, bo było after party i no już nie pojechałem. Ale na after party samochodem to nie jeździ się jakimś innym środkiem lokomocji, żeby jednak móc sobie skorzystać z tych uroków imprezowania? Nie planowałem. Czyli jesteś takim porządnym imprezowiczem, że wracasz samochodem, przyjeżdżasz samochodem i w ogóle zero alkoholu. Są momenty, kiedy można się napić, pobawić, są momenty, kiedy następnego dnia jest dużo pracy i po prostu jest się na tyle rozkojarzonym, że nie jest to
zbyt dobrze. To nie jest mandat za jazdę po pijanemu, to jest tylko... Tak, ja wiem, pewnie parkowanie. Parkowania, że za słabo obliczyłem czas, w którym będę... Ale wachlarz, to taka prywatna klimatyzacja, możemy się powachlować. A ja mam cały. Cały? No proszę. Piękny kwiat. A to może jakaś fanka zostawiła? Chyba ktoś zostawił, tak. No chyba bez jednego szczebelka, ale rzadko używano, ale rzeczywiście widzisz zupełnie teraz już jest... To niespodzianka, prawda? Różne rzeczy można znaleźć. Jakbyś wiedział. Wizytówki, a w bagażniku też coś ciekawego? A możemy zajrzeć? Możemy. W takim razie teraz bagażnik, zobaczymy czy może jakiś większy wachlarz albo coś innego. O, a tu sam niezbędny sprzęt. Tak. Sam wymieniasz koła? No jeżeli jest taka konieczność, no wiadomo, że jak znajdziemy się na trasie i nagle nam coś takiego się zdarzy, no to ja nie jestem piękną blondynką, która może liczyć na pomoc innych kierowców, także no muszę sobie sam radzić. No chyba, że akurat jestem w samochodzie z kimś, kto mi pomoże. No po prostu podstawowy zestaw. Bagażnik jest taki bardziej techniczno-mechaniczny. Typowo techniczno-mechaniczny. Są klemy, gdyby coś się zdarzyło. Miałem przez moment, kiedyś mieszkałem pod Warszawą i strasznie zasypywała zima i było zimno i wilgotno, jeżeli chodzi o ten śnieg, który topniał i były problemy z akumulatorem. No, później okazało się, że po prostu musiałem wymienić akumulator, ale klemy zostały. No w każdym razie nigdy nie wiadomo. Przydatne, może się tak. Może komuś pomożesz wtedy, będzie super. Tak. Na pożegnanie, bo będziemy już kończyli, bo obejrzeliśmy go. Coś nowego się dzieje w sferze muzycznej? Czymś będziemy, możesz się pochwalić? Może jakieś trasy zaprosić? Oczywiście, że zapraszam. Zapraszam przede wszystkim do wysłania naszej płyty, do tego, żeby mieć, żeby bawić się przy tej płycie na prywatkach oraz żeby słuchać jej w samochodzie. Bo myślę, że i tak większość ma sprzęt grający, a nie tak jak ja się zatraca. Do tego stopnia, żeby nie można było słuchać. Płyta nazywa się Bezimienni. Myślę, że jest w całej Polsce w dobrych, dużych sklepach muzycznych. Zawiera piosenki Będziemy Tańczyć, zawiera piosenkę Bezimienni. Także mam nadzieję, że będzie do słuchania. I z tego co wiem, znajomi jeżdżą, słuchają i mówią, że się relaksują i dobrze się przy tym jeździ. Czyli relaksujmy się przy nowej płycie, przy nowych kawałkach i trzymamy kciuki. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo, do zobaczenia. Pozdrowienia dla wszystkich oglądaczy Wirtualnej Polski.